Mm-hmm. Ręcio i skarb i rabu! Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, moment. Nie to. Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił popływać na desce surfingowej. Pewnego pochmurnego dnia, pewnego bardzo burzliwego dnia, właściwie to ocean był istnym piekłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce. No i okazało się to bardzo słabym pomysłem. Lepiej, żeby chyba poleciał od razu w kosmos. Ech, wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? To bardzo ryzykowne. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? Odrzuć mnie na wyspę. Czekam na ważny telefon z Rzeszowa. Deska jest chyba cała. Szkoda, że z żagla nic nie zostało. Dobry pomysł. Spróbujemy coś zbudować z resztek żagla. Dwa skrzyżowane patyki. Warto by je jakoś przymocować do siebie. Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie. Chyba rozumiem, co zamierzasz zbudować. Latawiec, prawda? No, konstrukcja latawca jest gotowa. Teraz chyba czas pomyśleć o jakichś linkach. Dobrze. I co dalej? Świetnie. Jeszcze tylko ogon. Świetnie. Zbudowałeś latawiec. Troszkę wieje, nie powiem. Miejmy nadzieję, że plan się uda. No to raz kozie śmierć. Ua, ale to był lot. No dalej, piptaszku. A co to? Śmiało. Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna butelka. Takie butelki nie pływają od tak sobie. To nic trudnego. Bez klucza ani róż. Może poszukaj jakiegoś krzemienia. Witam szanownego Reksia. Jestem Robinson Kozo. A to mój kompan, Piptaszek. Znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz, co to jest, tak? Pokaż mi z bliska. To mi wygląda na wiadomość zapisaną atramentem sympatycznym. Gdybyśmy mieli ogień, mógłbyś spróbować ją odczytać. No ale Piptaszek nie radzi sobie z rozpaleniem ognia. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Doskonale! Udało się! To wygląda mi na mapę. Mapę prowadzącą do skarbu. Coś tu jest napisane, ale w jakimś dziwnym języku. Może Robinson będzie umiał to przeczytać. Pięknie, pięknie. Pokaż, co tam jest napisane. To szczur skryt. Tajemne pismo szczurów. Znam tylko kilka podstawowych słów. Wypadłem za burtę. Odzyskaj skarb. Więcej nie rozumiem.
Powinieneś poprosić wodza Kurczakę z wioski, żeby ci przetłumaczył treść tej wiadomości. To światowy kogut, bywalec salonów i świetnie zna szczurskret. Spiesz się, wygląda na to, że ktoś potrzebuje twojej pomocy. Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Nie wiem. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. Boję się, że uciekną do lasu i zostaną zjedzone przez jaguary lub inną żywiołę. A więc chcesz wyłapać gąski. No dobrze. Gąski! Gęsiątka wy moje! No brawo, brawo! Możesz pożyczyć klucz. Zostaw klucz w drzwiach. I ptaszek je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Ech! No! Też tak myślałeś jak Greksio, ale nie miałeś butelki. Aha! No to w drogę. No, pierwsze koty za płoty. No doskonale. Jeszcze tylko kilka skoków i będziesz w wiosce. No, rzeka pokonana. Przed nami wioska wodza Kurczaki. Kola! A co tu się dzieje? A? Przygotować się do zwrotu przez sztak! Ląd na pierwszej! Chyba! Kto zdobędzie srebrny posąg? My! Ja też! Kto zdobędzie srebrny posąg? Ja też! Do ataku! Do skrócenia! Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piraci rządzą! A może po prostu stąd uciec? Ojej, ojej! I co teraz? Znam szczurskret. Ale... pomogę ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Ui! Tak właśnie zrobię. Czy wiesz, że jestem bardzo światowym kogutem? Byłem zapraszany na wiele kolacji. Zawsze jednak udawało mi się zbiec. Ruszaj już, ruszaj! Piraci nie będą dłużej zwlekać! Powodzenia! Co robić? Co robić? Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! Do boju! Weź, synku, moją parasolkę może. Nacieram! Ja się nie... Weź, synku, moją parasolkę może. Kaszalot! Do roboty! Majtku! Proszę! Może zostaw tę armatę. I co? Atak! Może zostaw tę armatę. Atak! Au! I co to miałoby? Au! Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Już? Majtku? Proszę! Nie! Au! Już wolę zmagać się ze szkorbutem. I co to miało pan? Kasza! Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Pan?
mam to zrozumieć, matko! Ciężki jest żywot pirata. Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Może popłyniemy na Kretę? Doskonale! Piraci prędko tu nie wrócą. Przynajmniej nie bez kasków ochronnych. Wspaniała robota, wspaniała. Uciekali, aż zgubili Killwater. No dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Pokaż no ten papiór. Zaraz. Butelka 272. Ahoj, stop. To ja, kapitan Ołgryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za burtę, ale żyję. Stop. Od 3 tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba... Chciałbym kiedyś polecieć w kosmos do gwiazd. Bez Glejtu od królewny nie wpuszczę. Nie odsunę się. Nie ma mowy. Idź, pokłoń się królewnie. Potrzebujesz Glejtu do świątyni? Dam ci go. Ale najpierw musisz wypełnić dla mnie 2 misje. Po pierwsze... Zepsuła mi się płyta z ulubionym utworem. Gdyby udało ci się wymyślić inny sposób, żebym mogła go posłuchać. A drugie zadanie... To perły. Chcę, żebyś zdobył dla mnie wszystkie perły z naszej zatoki. Zrobisz to? A dam ci Glejt. No to nurkujemy po perły. Tylko nie zapomnij, że musisz czasem nabrać powietrza. Wielkości kurzego jaja. Królewna sama zniesie jajo, jak je zobaczy. Jakie piękne perły! Udało ci się! Poprzednich 5 ochotników nigdy nie wróciło z tej misji. Pewnie gdzieś wyjechali. Dziękuję. To ta sama
melodia, ale przecież ja, królewna, nie będę sobie sama wygrywała jej na butelkach. Chcę, żeby co dzień rano śpiewali mi ją moi poddani. Ta sama melodia, co na płycie królewny. Teraz jej poddani będą mogli sami odśpiewać ulubiony utwór królewny. Proszę, oto Glejt. Zasłużyłeś na niego. Możesz iść do posągu i spróbować, jak smakuje. No, proszę już, good luck. Proszę bardzo, zapraszam. Miło pana poznać. Kłaniam się do nury. Witam w świątyni Boga Twaroga. Proszę zauważyć, że cały posąg zbudowany jest z sera zrobionego z mleczka kokosowego. To jedyny taki posąg w całym uniwersum, że tak powiem. A więc chcesz dostać się do wnętrza wulkanu? Obawiam się, że nie każdy jest godzien tego. Musisz ułaskawić Boga Twaroga. Tylko on może otworzyć bramę prowadzącą do podziemnych czeluści. O tak. Jeśli odgadniesz 5 kolejnych zagadek związanych ze wszechświatem i w ogóle, brama otworzy się. Chyba. Choć ważę tonę, jednak nie tonę. Hipopotam? Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat. A mieszkam sobie na Mlecznej Drodze. Kim jestem? Gwiazdą? Nie mam słów. A co jest cięższe? 2 kilo stali hartowanej czy kilo puchu? 2 kilo stali hartowanej? Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat. A co to za słońce, co kwitnie na łące? Słonecznik? Zadziwiasz mnie. A co jest cięższe? 2 kilo puchu czy kilo stali hartowanej? 2 kilo puchu? Nie mam słów. Brama otwarta! Droga wolna! Powodzenia! Wszechkokosowy Bóg Twaróg wysłuchał twoich próśb i oto udziela ci łaski! Nie połam nóg i uważaj na pająki! Ten rysunek na ścianie wygląda jak mapa. Mapa podziemi. Warto to chyba sobie zapamiętać. Dobrze. Świetnie. A zauważyłeś, co leży na dnie wulkanu? Czy to przypadkiem nie była? Pokonany.
dobrze. Wyjście się zawaliło. Nie mam pojęcia, co można z tym zrobić. Wysadzić w powietrze? Rozwalić z armaty? Zupełnie nie wiem. O, jakie duże działo! Ho, ho, ho! Ci kosmici to potrafią budować działo. Co my zrobimy? Jaka kosmiczna technologia uruchamia tę machinę? Jaki niezrozumiały szyfr? Już po nas, a byliśmy tak blisko. Aha, wtyczka od żelazka. Żegnaj kamieniu, ty. Trafiony! Hurra! Droga wolna! Sobie. Czemu ja muszę stać z tyłu kury? To zawsze ja. Mów ty. Koko, kokoniu ładny, mamy dzień do kroset. Da sto! Beczek! Zwietrzałego! Progu, Sezamie! Uparty! Otwórz się wreszcie! To znowu ty? Jest! Skarb jest nasz! Nasz! Ha! Tylko nasz! Chociaż nie. Skarb jest piratów, a właściwie należy poniekąd do domu samotnego jajka. No dobra, mamy skarb. Tylko jak my teraz znajdziemy piratów, jeśli wierzyć słowom kapitana Ogryska? Fajnych chłopaków. Dziadku Sokole Oko! Pobudź się! Na Boga, twa roga! Dobra, teraz! Brać go, szczur! Ha-ha! Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura, tak jak myślałeś! Na statek z nim! Wkrótce wszystko wyśpiewa! Stop! Ktoś wziął skarb? Nie. No to wracać, patałachy! Ach, gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać, co na mapie napisał kapitan Ogryzek. Wybij mnie. Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? Och, a my byliśmy dla niego tacy podli! Trzeba...
Trzeba go natychmiast uwolnić. I przeprosić. Panie Reksiu, chciałbym pana oficjalnie przeprosić w imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych za to nieporozumienie ze skarbem. Jednocześnie pragnę poinformować, że wyruszamy natychmiast ratować naszego, nie bójmy się tego słowa, tak kochanego kapitana Ogryska. A następnie płyniemy prosto do domu samotnego Jajka. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży naszego skarbu numizmatykom, hobbystom, postanowiliśmy ufundować inkubator. Tak, jak to chciał uczynić kapitan Ogryzek. Reksio, do zobaczenia! Co? Kto wie, jakie wiatry i gdzie konkretnie poprowadzą nasz okręt? Powodzenia. Tak oto dzielny Reksio odzyskał skarb piratów i pomógł odszukać zaginionego kapitana Ogryska. Wszyscy bardzo się cieszyli. Piraci odzyskali kapitana. Januszu! Kapitanie! Kasiałko, Sokole Oko! Żyjesz jeszcze! I wycielne majtki! Och, kapitanie! Kapitan mógł wreszcie zrealizować swoje marzenie i przekazać skarb na rzecz domu samotnego Jajka. Kury cieszyły się nawet bardziej niż kapitan, ponieważ piraci odpłynęli w świat i wyglądało na to, że szybko nie wrócą. Reksio cieszył się, bo dostał w prezencie od kur nowy, wspaniały żagiel i mógł wrócić do domu. A Kret aż szalał z radości, bo odkąd skarb został odnaleziony, nikt nie otwierał mu dachu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Wszystko skończyłoby się naprawdę dobrze, gdyby nie... Co przytrafiło się kurom? Kim jest diaboliczny żabba? Dlaczego kosmiczne jajo śmierdzi? Tego dowiecie się z następnej części Przygód Reksia. Nie wierzę. Mi, 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 mi.